Witajcie w podcaście Daj się odkryć. W podcaście, w którym odkryjemy wszystkie tematy związane z łuszczycą. Z tej strony Dominika Jerzewska i Anka Dajkiewicz. Zapraszamy, Zapraszamy na odcinek. Sponsorem odcinka jest marka Dexeryl. Dexeryl Emollient Creme to wyrób medyczny stosowany przy różnych objawach suchej skóry, które często występują u osób dotkniętych AZS czy łuszczycą. Dexeryl jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ma doświadczenie na rynku europejskim już ponad 30 lat. Prosty skład zapewnia skórze komfort głębokie nawilżenie, a wazelina i parafina tworzą warstwę ochronną. Dexeryl to wyrób medyczny. Używa jego zgodnie z instrukcją używania, lub etykietą. Witajcie w podcaście Daj się odkryć. Dzisiaj w studiu gościmy Magdalenę Gajownik z turką Laurą, która od 8 lat choruje na łuszczycę. Zaprosiłyśmy dziewczynę do podcastu po tym, jak Dominika dostała od Magdy wiadomość, która absolutnie posłuchajcie, poruszyła nasze serca. Zbliża się też dzień mamy i ten odcinek właśnie publikujemy też z okazji tego dnia i dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać o tym, jak rodzic, a zwłaszcza mama, wspiera swoje dziecko w chorobie. Witajcie dziewczyny. Dzień Witamy. Dzień dobry. Dziewczyny, jako że początek naszej audycji, pięć szybkich pytań. Do Was obydwu. Witam i w kapsułkach, czy zagraniczne wakacje? Wakacje. wakacje. Ale y, od razu bo powiedzmy, że my, nie, my nienawidzimy latać samolotem, więc my lecimy, więc y, wakacje, ale tak y, 4 godziny, godziny maks. Okay. No dobra. Odkrywamy ciało, czy zakrywamy? Odkrywamy. Odkrywamy. Odkryw dieta, czy farmakoterapia? Ani dieta, ani farmakoterapia. Nic nie, w sumie nie stosujemy. Nie bierzemy żadnych leków, ani nie, nie stosujemy żadnej diety. To najlepiej być po prostu zdrowym. Tak, tak. Ulubione kwiaty. Frezje. Nie mam ulubionych. No fajnie, możecie każdy kupić. I ostatnie. E... Książka czy film? Książka. Mama? Mama książka, ale mama zaczyna czytać i po prostu dzieci przeszkadzają, już nie kończy czytać zazwyczaj. <noise> Także nie mam czasu, ale książka, zdecydowanie książka. Zaczęłaś Magdo od wiadomości, którą przesłałaś do mnie, od tego, że chciałabyś się podzielić Historią, a właściwie piekłem, które przeszła Laura, jeżeli chodzi o życie z łuszczycą, o w ogóle chorowanie. No i przede wszystkim chcielibyśmy zacząć od tego. Jak to się wszystko zaczęło, jak to wyglądało u Was? Pewnie Laura z racji tego, że była też małą dziewczynką, niezbyt dużo pamięta, to tutaj na razie skierujemy pytanie do Ciebie, a później też Laura trochę opowie od swojej strony, jak to wyglądało. Więc no, Laura, jak gdyby choroba, myślę, że dużo jak gdyby miało to, że jest na tle nerwowym. Ja z jej tatą się jak gdyby rozwiodłam i mieliśmy, no i zostałyśmy same, więc to było ciężko jak gdyby nam się odnaleźć potem. I za Laura bardzo dużo chorowała, przede wszystkim angina, 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 angina i cały czas jak gdyby angina. W pewnym momencie na płatku ucha wyskoczyła jej plamka. Poszliśmy... Zaczęło się tak niewinnie. Niewinnie, bo to była jedna plamka. Z racji tego, że moja mama pracuje w przychodni, e, Złatwiała nam jak gdyby szybką wizytę u dermatologa, żeby sprawdzić jak gdyby, co to jest za plamka i czy to ma coś wspólnego, bo to zaczęło się po prostu sypać, sączyć, wszystko naraz. Za... Naraz, wszystko naraz po prostu. Ale pani doktor, jak gdyby, no, no, plamka będzie, dała parę maści i na tym się skończyło. Ale nawet nie powiedziała, że to jest łuszczyca? Nie, czy? nie, nie. Nie, nie, Albo gdzieś nie z jednej plamki? Nie, nie, nie. To było ym, po <laughs> praktycznie chyba dwóch latach dopiero, jak gdyby postawili diagnozę, że to jest w ogóle łuszczyca. Ale mhm. to było wtedy już przy jakimś takim bardzo znacznym wysypie? Czy dalej było to tak. Nie, bo po czasie, po jednej plamce, powiedzmy po miesiącu, wyskoczyła druga plamka na okay. buzi, okay. na policzku. Na policzku jej wyskoczyła kolejna. I jak gdyby cały czas chodziliśmy do tej jednej pani doktor. Chodziliśmy, była kolejna maść. Potem kolejne plamy wyskakiwały na łokciach, kolanach. Aha, no to już tak pomyśleliśmy, że gdzieś kiedyś tam ktoś powiedział, że na łokciach i na kolanach, że to jest łuszczyca. E... Czyli sama gdzieś, sama najpierw gdzieś, szukałaś... Kiedyś gdzieś, usłys... gdzieś usłyszeliśmy po prostu to, że po prostu łuszczyca jak gdyby atakuje przede wszystkim łokcie i kolana. Tak, tak i zaczęliśmy... bo teraz to są takie charakterystyczne. Tak, zaczęliśmy jak gdyby namiętnie przeglądać internet, tak? Żeby wujek Google powiedział nam, Aha. czy to jest faktycznie łuszczyca. Chodziliśmy cały czas jak gdyby do tej pani doktor, aż w pewnym momencie ona stwierdziła, tak, to będzie łuszczyca, ale ona nie wie, jak to się leczy, ona nie ma z tym doświadczenia i ona nie wie, co ma przepisać dziewczynce, która ma 6 lat. Bo jak gdyby diagnoza, która jak gdyby powstała, że to jest łuszczyca, była wtedy, gdy Laura miała 6 lat i ona powiedziała, że po prostu ona nie jest w stanie no, nam pomóc, bo ona nie, nie ma pojęcia, co się daje takiemu dziecku. I ona po prostu nie wie nas, nawet gdzie nas pokierować dalej. No właśnie, I zostawiła no, was, zostawiła po was po prostu... same na lodzie. Tak, tak zostawiała nas y, same, a najgorsze było to, że po prostu to był już taki dosyć y, Znaczący wysyp. To nie było dwie, trzy plamki, tylko ona miała już łokcie, kolana, e, brzuch, pośladki. No, już tego było sporo, sporo. No tak, sporo, nawet sporo. samo takie leczenie w domu też jakimiś maściami, no to po prostu też sobie tylko można wyobrazić, ile to czasu zajmowało, tak jeszcze u małego dziecka. Już ja w tym czasie pracowałam jeszcze, i smarowanie dziecka, gdzie ona miała już bardzo dużo tych plam, smarowanie jej, gdzie lekarz na przykład zapisywał maści robione, na początku, wiadomo, wszystkie maści, które są dostępne dla osób, które chorują na łuszczycę, no to jeden pojemniczek, no wiadomo, kiedyś kosztowało to mniejsze pieniądze, ale kiedyś też się mniej zarabiało, tak? Więc dla osoby, która zarabiała najniższą krajową wynajmowała mieszkanie, kupienie leków dla dziecka był sporym wydatkiem. Już nie mówiąc o tym, że na przykład jeden pojemnik takiego y, produktu, jakiejś tam maści, starczało na jedną rękę na przykład dla Laury, bo ona no po właśnie. prostu to trzeba, trzeba było grubo nakładać. Ona miała bardzo grube te nacieki, więc no, bardzo drogie było leczenie na tamtą chwilę. Gdy jak gdyby lekarz powiedział, że mamy sobie szukać po prostu teraz kogoś innego... Trafiłyśmy do szpitala w Katowicach, a wcześniej ten lekarz to był w jakimś takim mniejszej miejscowości? To była, czy... to była w zabrzu, w przychodni. Nie jest to jakaś tam mała miejscowość czy tam lekarz nie jest jakiś tam znany, tylko po prostu pani nie miała doświadczenia w leczeniu łuszczycy. I... Ale to zobaczcie, pani doktor, gdzie tobie się wydaje, że idziesz do specjalisty. I później zostawiać. Ale to był lekarz tak Może to był po prostu zwykły lekarz rodzinny. Nie, to, to był, był dermatolog, lekarz dermatolog, tak. Lekarz okay. dermatolog, który do dzisiaj leczy i przyjmuje w tej samej przychodni. Aha. To może powinnaś pójść i właśnie... Powiedzieć trochę coś o łuszczyce, albo zapytać się, czy teraz Ona, po tylu kiedyś, latach. Kiedyś, kiedyś, kiedyś pamiętam, że moja mama, bo moja mama tam pracuje cały czas, zapytała się mojej mamy, kiedyś tam właśnie, o jak, stan zdrowia. Tak, o stan zdrowia. No i mama powiedziała, że znaleźliśmy już odpowiednią, jak gdyby lekarza, który jak gdyby ją ma pod skrzydłach i który zajmuje się typowo łuszczycą. Mhm. Znaczy, wiecie też hmm, może wiadomo to, to ogólnie, jak was tak potraktowała. No to była pani doktor, tak? Tak, czy, pani czy, doktor. Tak, jak was potraktowała, no to po prostu to nie powinno mieć miejsca takiego, ale z drugiej strony jakby też, też was tak, nie wiem, przez tyle lat cały czas leczyła i ona by nie, nie była w stanie wam pomóc, ale chciałaby i tak dalej, żebyście do niej przychodzili, no to możliwe, że Laura do tej pory, wiecie, nie dostałaby takiego leczenia, na którym jest teraz, tak? Dominika, jakby dobrze wiemy, że e, służba dermatologiczna nawet w całym kraju, no w wielu aspektach leży i kwiczy. Albo ludziom się nie chce dokształcać, albo no po prostu tak. jakby nie Wiecie, potrafią się zmierzyć mnie, z tym problemem. Że chociaż powinni ci dermatologowie jakoś między sobą się konsultować, że właśnie odsyła was do konkretnego miejsca, już nie wiem, ze skierowaniem jedziecie nie, tam. Nie, nie, ona nam, nie, ona mi w ogóle nawet nie powiedziała, gdzie ja mam uderzyć, do kogo mam iść, gdzie mam szukać w ogóle jakiejkolwiek pomocy. No zostawia, zostawiają mnie z chorym dzieckiem w bardzo takim dosyć znaczącym Ciężkim wysypie i no ja co? No oczywiście internet, tak? I szukam mhm. gdzie coś jest. I właśnie u nas było, w Katowicach była, był oddział dermatologiczny i zawieźliśmy tam po prostu Laurę, którą przyjęli na oddział, bo tam był oddział dermatologiczny dla dzieci. Przyjęli ją na oddział. To był akurat taki okres, że była nowa grypa, więc jak gdyby był zakaz odwiedzin, okay. więc Laura została tam sama. Nie mogliśmy jej odwiedzać, tylko dowoziliśmy jej powiedzmy tam jakieś jedzenie czy coś tam, co było jej potrzeba. Ale po dwóch tygodniach leczenia, gdzie jak gdyby te leki, które oni. No wiadomo, to jest smarowanie przede wszystkim, tak? Naświetlanie, smarowanie, naświetlanie, smarowanie, smarowanie jej to nie pomogło. Ale Laura ma bardzo jasną skórę w ogóle. Ja teraz na przykład usłyszałam, że przy bardzo jasnej skórze, że lampy w ogóle nie są, nie są wskazane Zana? przy tak jasnej tak? skórze. Nigdy tego nam nikt nie powiedział i, i powiem szczerze, że. Dosyć często miała te tak? i miała na skórę głowy też, bo ona miała bardzo dużo w głowie przede wszystkim też, tak? Na skórze głowy bardzo y, miała zaatakowaną tutaj że po prostu aż wypadały jej te płaty skóry i włosy po prostu garściami. I dziewczyny, w ogóle posła... Laura, pamiętasz? Właśnie hmm. chciałam się zapytać, czy Laura coś pamięta z tego okresu? Eee. Bo tak my tu medycznie, medycznie, lekarz, lekarz. No to e, szczerze, pani doktor, o której wspomniała moja mama pierwszej, nie pamiętam za bardzo. Pamiętam, że chodziłam do jakiejś pani, hmm. ale nie pamiętam nic. Pamiętam szpital z Katowic i pamiętam właśnie, że. No, byłam wtedy jeszcze młodsza i zostanie też tak w szpitalu, no gdzie właśnie. nie wiedziałam co mi jest, i yy, bez, rodzice, bez no, rodziców tak? yy, było dla mnie takie złym przeżycie, więc. Ale nie to w... były też inne dzieci, bo mówiłaś, że to są dermatolo... tak, dziecięce. Tak, było, tam oddziały. dzieci, więc nie byłam aż taka, ale nie, nie było nikogo z więc też czułam mhm, się taka no tak, no, inna. No i, tak i bez mamy, bez wsparcia. No to jest tak, jak ja teraz mam sześcioletnią córkę, musiałam ją zostawić w szpitalu, więc z całego no tak, serca po prostu nie wyobrażam sobie, co mogłaś... Czuć, nawet sam przeżywać. dojazd dla mnie sam dojazd do tych prawa. Katowic, gdzie ja nie miałam prawa jazdy, e, 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 jak gdyby jedynie co rodzice mnie dowozili do Katowic, żebyśmy mogli nawet przywieźć jej coś tam, czy nawet sami Wiecie, rodzice. Że... Przecież ty nie miałaś też tak, że telefonuś y, na kamerce, no, porozmawiałaś. Nie. Się z Była, Dostałam bardzo późny telefon i pamiętam, że właśnie podczas całego pobytu w Katowicach nie miałam telefonu. Jedyny kontakt, jaki miałam, to było przez snem, szybę, szybę. szybę. No no, no. Przez szybę. Mówiliśmy się tylko na walentynki. Nawet na walentynki, które wtedy były, nikt mnie nie wpuścił, dostałam tylko y, pluszaka takiego. To pamiętam do dzisiaj, że. To ale było zobaczcie, wiek. jakie to jest w ogóle też, no nie wiem, dziecko w szpitalu. 20... A jak w więzieniu zawsze. XXI no no po prostu... wiek. posłuchajcie, tak. to jest jak Gdzie śliczymy, opieka, no? tak jakby taka ro rodzica, bliskiej osoby wsparcie. No to właśnie jest a też, też bardzo gdyby... potrzebne, jeżeli chodzi o samoleczenie. Samo tak? to, że ona miała wtedy w tym momencie tylko mnie. tak? Miała, ma oczywiście i do dzisiaj ma kontakt bardzo dobry z statem, ale jak gdyby ona była ze mną związana bo ona ze mną mieszkała, tak? Mhm. Ja cały czas pracowałam, więc e, pracowałam w jednym ze sklepów w galerii handlowej, więc w piątek i, I niedziela, niedziela, bo wtedy się tak pracowało, więc nawet samo dojeżdżanie w godzinach, w których jak gdyby było wyznaczone, że można to było, nieosiągalne, nieosiągalne, ale jak gdyby duża pomoc rodziców, tak? Który, którzy wozili i chociaż pomachać przez tą szybę z nią. Zobaczcie, ale zwróciłyście w ogóle uwagę, nie wiem, czy słuchałyście wcześniejszych podcastów, ale mam wrażenie, że każda historia o łuszczycy to jest zderzenie się z polskim systemem zdrowia, który jest niewydolny. Po pierwsze, lekarzy, którzy nie potrafią nas leczyć z pacjentów z łuszczycą. Po drugie, zobaczcie, zderzenie mamy dziecka i w ogóle jakby... Szuka, po która szuka pomocy, szuka pomocy, Ale przede macie, przede dziecka, wszystkim? które zostaje samo. Dziecka, która zostaje samo i jest pozbawione rodzica, gdzie łuszczyca jest chorobą. Tak jak zaczęłaś, że u Laura no, ale prawdopodobnie w tle nerwowym. rozpoczęło się to wszystko na tle nerwowym i jakby zabieramy jej kolejną Tak, i to opokę. dla niej było naprawdę Ostoje. silne takie uderzenie tej, tego, tej nerwowej sytuacji. I, yy, no, a jeszcze ty bardziej, że mówiłaś, że za bardzo leczenie nie przynosiło skutku, nie więc nie. wiesz, ona tam, nie wiem, ile była, dwa tygodnie? Ty, tak dwa tygodnie, tygodni no, no, ale posłuchajcie... I ty jak... odbierasz dziecko, y, gdzie masz chociaż taki cień nadziei, że będzie lepiej, Odbieram a jest to... dziecko, które jest w gorszym stanie, Tak, niż ty przywiozła. to pisałaś, Magda. Tak, tak. Ja ale ja... ale słuchajcie, jak miało być w lepszym? Skoro... Ale oni I... jakby odebrali, odebrali jej to, co najważniejsze, poczucie bezpieczeństwa. Tak, ale oni mi od razu powiedzieli, jak gdyby przy wypisie, pani ordynator mi powiedziała tak, Wie pani co, ale my się z takim trudnym przypadkiem jeszcze nigdy nie, nie spotkaliśmy i my nie wiemy, jak Laurę leczyć. No, gdyby mama mogła z nią być, albo gdyby. No kurczę, ktoś chciałby opiekował, było... to by było zupełnie inaczej posłuchaj. Tylko, że ona miała tak silne wysyp, mhm. to było tak dużo tego, że. same Maści po prostu, ale nie wiem, ja też nie wiem, akurat planujemy z Anią podcast też z lekarzem pod kątem właśnie leczenia dzieci. Więc tutaj nie będziemy się wypowiadać na temat Bo leczenia na takiego Tak, czy y, dzieci, no nie wiem, ja, y, znaczy chociaż nie, jak ja nawet byłam, y, 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 chorowałam na nerki, to przyjmowałam cyklosporynę, a przecież ten lek też jest y, skuteczny, jeżeli, w, tak, wskazany, skuteczny, jeżeli chodzi o tak, i na przykład, tak, Ale to zaproponował, zazwyczaj, tak? Zazwyczaj leki, leki, które jak gdyby są dla dzieci dostępne, one są dostępne po 12 roku życia. Laura, A miała sześć. sześciolatkę. No. I to był naprawdę hmm. trudny przypadek, i za duży wysiew na to, żeby to zaleczyć, tak? Im było ciężko, to po prostu nawet samo za, zaleczyć to w jakikolwiek sposób. No i tu jakie dostałeś zalecenia po Wyrzuci, Wyrzuci, w... W... Wyrzucili ją z, z tego szpitala w Katowicach. E, to było jakoś chyba w, pi w piątek czy w czwartek ona dostała wypis. Przyjechaliśmy do domu. No to co? Odpalamy internet, szukamy innego szpitala. Tak? Mhm. Bo ona wyszła w, w naprawdę w ciężkim stanie, który... No, no ty mi przesyłałeś zdjęcia też, jak wyglądała to naprawdę... No, no bo to po prostu są zdjęcia, serce się przy chce się płakać, tak, tak samo jak kraj. my jesteśmy mamami i to są zdjęcia, które no, Boże, naprawdę bardzo Cię Magda podziwiam. Ja sama, nie, siłę, nie wiem, nie wiem skąd jest... miałam na to siłę, bo faktycznie ciężko było samemu patrzeć na to, jak ona cierpi i szukać kolejnego miejsca, gdzie znowu ktoś się nią zajmie, tak? I jeszcze nie wiesz z jakim efektem. Tak, i jeszcze no. nawet nie wiem gdzie szukać, na co mogę sobie pozwolić, gdzie ją mogę zawieść, tak? znalazłam oczywiście internet i dzwonienie. Szukamy, gdzie najbliżej coś znaleźliśmy. I okazało się, że w Krakowie na Skarpie jest szpital Żeromskiego, gdzie jest oddział dermatologiczny. I tam e, jak gdyby pani doktor e, kazała nam, e, dogadaliśmy się jak gdyby z panią ordynator, że wyślę jej zdjęcia, w jakim ona jest stanie. Mhm. Żeby, no bo to do Krakowa e, od nas ze Śląska jest kawałek i żeby z nią niepotrzebnie jechać, to wyślę jej zdjęcia i ona oceni, czy to się nadaje do leczenia już takiego szpitalnego, czy po prostu przesadzam? Jak ona zobaczyła to zdjęcie, to tylko powiedziała: proszę następnego dnia o siódmej się stawić na izbie przyjęć. E... Ale miałaś taką reakcję? Czułaś, że w końcu jakiś lekarz Czułam, chce Czułam, że widzieć. tak, że w końcu jednak faktycznie chyba to jest tak ostro, że pani doktor kazała już następnego dnia się stawić. Więc pojechałam z nią do Krakowa, e... pozwolili mi z nią zostać. Super. I trzy tygodnie leczyli ją w Krakowie. W międzyczasie oczywiście no ja byłam w tym momencie cały czas pracowałam więc byłam na L4 bo siedziałam z nią w szpitalu ale no udało nam się jak gdyby wyjść w lepszym stanie niż w lepszym szpitalu. stanie Tylko ten lepszy stan był na chwilę bo jak wróciliśmy do domu no to efekt był szybki znikomy bo po prostu to bardzo szybko wróciło znowu, ale jeszcze gorzej, tak? E, wysypało ją na twarzy, na brwi. Miała, zawsze się śmialiśmy, bo zawsze ma na, brwi, na prawej brwi taką jedną znaczącą zawsze plamę i po prostu to się zawsze ciągnie. Też mam na tej ale nie wiem. Czy stąd Laura nosisz grzywkę już tak z przyzwyczajenia, nie, czy nie? <laughs> nie. Grzywkę niedawno zrobiła, wcześniej zawsze miała bardzo dużą jedną plamę na prawej brwi. I po prostu ta reakcja organizmu na to, że skończyło się leczenie, naświetlanie i te maści, była no, no szybka. Tak, no no tak no... a poza tym wiesz, w domu ciężko jest też utrzymać taki Drych, rytm, szpitalu, y tak, tak, jak tak. się Samo ma w szpitalu. Tak. Ale trzy miesiące później udało mi się dostać na laurę świadczenie pielęgnacyjne y gdzie, y i zasiłek pielęgnacyjny. Mhm. Czyli zwalniam się z pracy, żeby zająć się chorym dzieckiem. No tak. A czy nawet pod kątem muszczycy. dostałam? Dostałaś. Owszem, ale tylko na rok. Mhm. Zawsze to jest ten rok, tak, to jest dużo. Ale to też jest fajna ważna informacja mhm. dla naszych słuchaczy. Posłuchajcie no, tak jak Magda mówi, jeśli macie takie problemy i chore dzieci, możecie się ubiegać. Tylko spory problem jest tak, y jeśli chodzi o to, żeby dostać to świadczenie, bo jeśli składamy dokumenty, no to na przykład u nas w rybniku, jak się składa, to jest trzy miesiące oczekiwania na komisję. Oh yes. e, czyli przez trzy <laughs> miesiące Laura by musiała być w bardzo ciężkim stanie, żeby przyjść na komisję i pan. To jest, to jest takie musisz, tak. musisz być wysypana w tym momencie, kiedy idziesz na komisję. No tak. Także Laura akurat wtedy, kiedy przyznali, i jej to świadczenie była w bardzo ciężkim stanie. Ona była bardzo wysypana. Ona już chodziła w chuście na głowie, bo po prostu włosy garściami wypadały razem z łuszczycą. O Więc... La, Laura, ty wtedy chodziłaś w takim okresie do szkoły? To było przedszkole. To, przed to, to chodziłaś, yy, pa, pamiętasz to? Czy, czy w domu? Yy, chodziłaś? Właśnie średnio pamiętam yy, sytuacje właśnie młodsze, jak musiałam ho Pamiętam, że miałam tą chustę, pamiętam, że miałam bandaże na rękach, tylko żeby to się aż tak nie sypało. Mhm. Pamiętam, że właśnie podczas snu no, też mi się bardzo sypało i Musiały, musiałyśmy odkurzać to łóżko prawie codziennie. A gdzie ty masz takie pierwsze świadome wspomnienia? Takie pierwsze to chyba z pierwszej klasy. Tak. Basen. Basen. To jest takie moje no największe. Słyszałeś właśnie strach. o tym. Taki. To może opowiecie, bo ja, my z Anią wiemy, bo dostałyśmy tą wiadomość. O tym, jak potraktowali też Was inni rodzice, jeżeli chodzi właśnie o, o choroby Laury. No, jak dostałam świadczenie, oczywiście zwolniłam się z pracy i zajęłam się Laurą. To było w lipcu, a od września szła do szkoły no tak, podstawowej, tak. w której znajduje się basen. I pierwsza klasa ma dwie godziny basenu tygodniowo. Wszystkie klasy jak gdyby idą i są mieszane po prostu, tak? Idziemy do szatni, przebieramy się... Jest dostępna też taka aula, na której mogą przyjść rodzice i zobaczyć, jak dzieci chodzą na basen. Wiadomo, pierwsza klasa, no to rodzice są bardzo ciekawi, jak to dziecko wchodzi do tego basenu, no tak. jak z tego korzysta. Laura nie miała aż takiego nie wiem, takiego dużego wyrzutu wtedy, bo to w ja mam... zasadzie nie miała tego ostrego stanu. Nie który miała. Jakby Chlor żeby nie był przeciwwskazaniem, bo nie ale... Znaczy To jest nie tak, pękało... że jak ona zanurzyła się, no to to wiadomo się nabierało czerwoności takiej mocnej, no bo A. to wiadomo, jest woda chlorowana, tak? Minęło praktycznie dwa miesiące, jak ja siedziałam w domu, więc to było zaleczone w miarę. Jasne. Ale no rodzice, którzy przychodzili obserwować swoje dzieci, nie tylko z Laury klasy, tylko z pozostałych, no zaczęli, no nie, oni nie wiedzieli, że ja jestem mamą Laury, bo jak gdyby, no wiadomo, każdy obserwuje swoje dziecko, nie znamy się w pierwszych klasach, no to każdy stoi i patrzy. Zaczęły się komentarze. Widzisz, ją? Ona ma jakąś zarazę. Ona zaraża czymś, to jest chyba śwież, trąd, co to jest? I zaczęły się komentowanie takie między sobą rodziców mhm. na początku, na początku. E, skończyło się na tym, że rodzice złożyli podanie u pani dyrektor szkoły, o to, żeby Laurę wyrzucić z, z lekcji basenu, bo ona rozprzestrzenia zarazę. Eee, mimo, i... mimo, że żadne dziecko, które chodziło z Laurą dzieci... na Dzieci się nie zaraziły. Ale, nie, no, ale nie, dzieci w ogóle nie zwracały nie. uwagi na nią. No dzieci? Nie. To bardzo z... rodzice przede wszystkim. Rodzice przede wszystkim i potem rodzice oczywiście nie dotykaj jej, bo się zarazisz. Nie przytulaj się do niej, nie stój o niej. Eee, no, ale zobaczcie, oni nawet nie straszne. próbowali się dowiedzieć. Co jest laurze, tak? Tylko od razu zanieśli petycję. Natomiast uczyć dzieci empatii, współczucia i jakby wspierania osoby chorej, robili w zupełnie drugą stronę, a to w ogóle jakby czułaś, jakby, jak ja... były te relacje? Na początku było okej, okay, to się zaczęło zmieniać? Ja pamiętam, czy... y, ja pamiętam, że ja jak zaczęłam właśnie chodzić na te basenowe zajęcia, pamiętam, że zawsze mi się to podobało, lubiałam te zajęcia i szczerze, było dla mnie ciężkie tak zrozumieć, że nie mogę, bo jestem chora na coś, na co nie miałam wpływu. Gdzie tak naprawdę możesz i tak korzystać tak, z tego tak. basenu? To nie jest tak, że jesteś tak. chora na łuszczycę, nie. nie możesz korzystać z basenu. Tak, ja pierwsze co zrobiłam, to wydrukowałam kiedyś pan minister yy, yy, głównego inspektoratu sanitarnego tak, Chyba, wrzucił właśnie taką tak. informację, gdzie było napisane, jak że ktoś jak ma łuszczycę i nie ma takich stanów zaognionych, może normalnie korzystać z basenu. Tak jak ludzie zawsze się pytają, czy mogę iść na termy, mam łuszczycę, tak, tam. On był, tam było po prostu napisane, jak można. Y, tak, tak, wprost było. Ja to wydrukowałam i po prostu z wielkim fochem i. Z, no, Oburzeniem, tak? Takim, no, zaniosłam no, pani naprawdę. dyrektor y, rzuciłam jej po prostu to na stół. Y, a najlepsze jest to, że to jest szkoła, do której ja chodziłam y, kiedyś, jak byłam mała i znałam tych nauczycieli i oni też mnie znają, tak? Mhm. I oni wiedzieli, że no, y, ja wiem, że ona nie zaraża, tak? Ale jak gdyby. Y, y, Rodzice tak, większość podpisała się pod tym dokumentem i jak gdyby ona musiała jakkolwiek zareagować na to. Jak przyniosłam jej pismo o, z inspektoratu, że faktycznie ona może chodzić na ten basen, to jak gdyby to w miarę trochę ucichło, ale jak gdyby wypisaliśmy Laurę z tego basenu, bo po prostu nie chcieliśmy, żeby ona tym, tą reakcją rodziców, czy jakimś głupim dogadywaniem miała się denerwować i dostać kolejnego wysiewu. A właśnie z Anią byliśmy ciekawe, jak w ogóle też nauczyciele do tego tak, podeszli. bo z tego, co mówisz, to realnie zero wsparcia. Bo ja, będąc takim dyrektorem i otrzymając taki, otrzymując takie pismo, znając zrobiła. Ciebie, zrobiłabym spotkanie z mamą, z Laurą, z dziećmi. W ogóle uświadomiła, co to jest za choroba. Pokazała papiery. Bo no to ja sobie nie wyobrażam, co, na przykład, co naprawdę Laura musiała przeżywać... Y no bo, tak jak mówiłyśmy wcześniej, no rodzice buntowali dzieci. I... Ja myślę, że to duży, to duży jak gdyby wpływ mają ym, to, że y, dyrektorka jest jedna, tak? A dzieci w szkole jest 400. I jak y, na basenie, powiedzmy, są cztery klasy, to jest powiedzmy 80 dzieci na basenie, przyjdzie powiedzmy 10 rodziców oglądających, no to no, ale wystarczy, wiesz, taka jedna na 400 matka coś daje. Tak, dokładnie. Fermę. No i to właśnie wystarczyło. Jedna zaczęła i po prostu rozprzestrzeniła to. A to, że nauczyciele nie zrobili żadnego spotkania takiego, żeby uświadomić dzieci, że ona nie zaraża, myślę, że oni, dzieci były za małe, żeby ich uświadamiać, yy, znaczy podejście nauczycieli, oni uważali, że dzieci są za małe, żeby ich uświadomić, że to nie zaraża. I że to, że ona jest cała wysypana, można ją dotknąć i nie się nic nie stanie, ją to nie boli i jej się z tym nic nie będzie działo. Wychowawczynia, wychowawczyni Laury w pierwszych klasach była moją wychowawczynią, mhm. także ona mi wytłumaczyła to, że po prostu ona też nie może robić czegoś wbrew rodzicom e, i no, ona nie ma przebicia, tak? Jeśli rodzice zabraniają czegoś, no to ona nie, ona nie jest w stanie ni nic zmienić tutaj. Także my po trzech le, też tak? jest trochę takie, zobaczcie, że jest większość ludzi na nie, tak przeciwko komuś, i mają większą po prostu siłę, tak? To jest niesamowite. Naprawdę. Po trzech latach, jak gdyby Laura zakończyła edukację w tej szkole, wyprowadziliśmy się, zmieniliśmy po prostu miejsce zamieszkania. Tak, zmieniliśmy miejsce zamieszkania, po prostu kupiliśmy dom w innej miejscowości, gdzie chodziła do jednej ze szkół. I na pierwszym spotkaniu z wychowawczynią, od razu pani po spotkaniu, powiedziałam, że Laura jest chora na uszczyce. I że to nie zaraża, bo oczywiście pani nie miała świadomości, z czym czy to jest się je. Nie nie, 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 z czym to się je, jak to wygląda i co i jak. Ale przeprowadziła na godzinie wychowawczej spotkanie z dziećmi super. E, i wytłumaczyła co i jak, więc bardzo, bardzo fajnie. Czyli teraz szacunek mega do, do pani nauczycieli. Tak, teraz no? chodzi do innej szkoły, gdzie też było spotkanie i nawet Laura sama chyba opowiadała klasie, tak? Jak, to jest super, jak to jest wielki w ogóle dla ciebie gratulacje, bo. No nie każdy też chce tak mówić o swojej chorobie, tak? I dużo i osób, się... tak jak rozmawiamy czasami, to się właśnie, tak jak Natasza mówiła w odcinku, że jakby ona się spotkała też, no nie wiedzieli dzieciaki, jak się zachować, nie zawsze byli mili. Ale tutaj no tutaj laury, małaś... Laura, jak zmieniła szkołę, to była chyba szósta klasa, tak? Tak, tak, tak? tak, I no to są już dzieci, które mają po 12 no. lat... Ale oni też nie wiedzieli, jak mają się zachować, czy ją to boli, czy, ją, czy coś się dzieje. Przychodził na przykład grudzień, gdzie Laura dostawała silnego wysiewu. I chodziła znowu w chuście, więc no wszyscy na początku kiedyś podszedł jakiś młodszy uczeń, bo myślał, że ona po prostu choruje na raka i nie ma włosów. I to był jedyny raz, kiedy ktoś się jej zapytał, czy ona ma włosy pod tą chustą. A spotkałaś się jakby z taką niezrozumieniem wśród rówieśników? Teraz jak już jesteś starsza jak i pamiętasz... Teraz starsza, to pamiętam, że w tej szkole, w której jestem obecnie, nie spotkałam się z takim... Hejtem no. ze strony mnie, właśnie z powodu mojej choroby, wcale. No ani super. od moich rówieśników, ani od klas młodszych o rok, ani klas wcześniejszych, yy, ale też byłam wtedy w dużo lepszym stanie i to nie było to samo. I też. No też, też, też nie... choroba była Była byłam i... niewidoczna i. Ale też... były momenty laura gorsze, bo miałaś na twarzy na przykład duże tak, wys wysypnie i... Ale wstydziłaś się tego? Czy... E... Bo mam wrażenie, że po prostu y... mama ci przekazała wiesz, tak, takie też wsparcie w tej chorobie, myślę. Że tak potrafisz że... nawet teraz o tym mówić tak, z takim spokojem. Myślę, że właśnie chodzi o to, że zawsze była ta mama przy mnie i po prostu zawsze wiedziałam, że jeżeli coś mi nie pójdzie, to mam mamę i ona mi pomoże. No i też yy, myślę, że to też dlatego, że przyzwyczaiłam się do tego i zaczęłam akceptować to, że mam chorobę, no i nic z tym nie zrobię. Nie mogę stryknąć palcami i nie mieć jej, więc muszę się po prostu dostosować. No, były, były gorsze momenty, były gorsze, yy, gdzie. No, ja też jak powiedziałaś o tym, że wiesz, że mama z tobą yy, była i jest, to jest po prostu właśnie. Ja mam takie. Ja ładnie. A, ale... a pomyślcie sobie, jak dziadkowie y, Laury przechodzili ten okres, kiedy ona miała naprawdę ciężki wysyp ona leżała w huście, zawinięta w bandażach i oni widzieli ją w tym stanie. No, Dla są... dziadków to też był bardzo naprawdę ciężki moment, ale myślę, że no, y, Laura po tylu latach już jak gdyby nauczyła się z tym żyć. Były momenty, że się zakrywała, a potem, pf, co to jest bikini ubrać? Dla niej to już nie było trudne, ale mówię, no trzeba było czasu na to, tak. Trzeba było znaleźć, y, jak gdyby, złoty środek na to, że przychodzi moment, kiedy ją mocniej wysypuje. Przychodzi moment, kiedy Laura musi wybrać się na czasy do Egiptu, bo dla niej Egipt to jest... Szpital i to, Tak, to jest najlepsza <laughs> dla niej terapia, dlatego my z poświęceniem lecimy z nią zawsze na te wakacje do Egiptu, żeby ona się wygrzała, żeby jej po prostu zaleczyć te plamy, tak? Teraz, no, widać jak wygląda, tak? No właśnie, teraz może porozmawiamy trochę o leczeniu, na którym obecnie jesteś, bo, bo też wiemy, że, że już to nie są maści i szpital, tylko jesteś na leczeniu biologicznym, ale w programie na NFZ czy w badaniach klinicznych? Bo... Obecnie jesteśmy w ośrodku badań klinicznych. Mhm. E, jak gdyby znaleźliśmy po paru latach w końcu miejsc, złote miejsce, gdzie jest pan doktor. Który zajmuje się dziećmi chorymi na łuszczycę. O, to wspaniałe. E, W szpitalu w Sosnowcu, mhm. e, który jak gdyby na to początku. Też fajnie dla innych. Też. Ta, tak, tak, bardzo, bardzo polecamy, e, bardzo polecamy, ale wspomnę jedną rzecz. Niestety, pani ordynator, to jest pani ordynator, która była w Katowicach. Także to jest. Znaczy, my nigdy nie mieliśmy z nią kontaktu, jak gdyby ona nigdy Laury nie, nie leczyła, jak gdyby ja, jak gdyby starałam się nie przypominać o tym, że to my jesteśmy tą. To, to, to jest to ta Laura, tak, którą pani parę lat temu wyrzuciła. Po prostu nie, nie odzywaliśmy się w tym temacie, mhm. bo chcieliśmy, jak gdyby szukaliśmy innego lekarza, który się zajmie trafiliśmy pod skrzydła pana doktora, który na początku właśnie w przychodni na NFZ do, dostawała leki, zastrzyki, raz w tygodniu, dwa razy na miesiąc, różnie, bo to po prostu potem w zależności od tego, w jakim stopniu ona tam miała to, potem rok tabletki. temu, tabletki były, no wszystko było, no wiadomo, tylko, że ona po prostu po jakimś czasie bardzo ma szybko, że przestaje na nią działać to już, tak? Bierze tak, za to po prostu um, ciężki, oporny... Mm -hmm. e, um. Oporną łuszczycę na leczenie. Tak, bo wiesz, no my nie jesteśmy realnie jakby specjalistkami wiedzy medycznej, ale to jest też młoda osoba, wiesz, która dojrzewa, przechodzi zmiany hormonalne. Pewnie lekarze by nam powiedzieli, że może to ma wpływ. No najważniejsze jest to, że cały czas udaje wam się znaleźć coś, co działa. No właśnie jest teraz na etapie, pan doktor nas jak gdyby wciągnął do Centrum Badań Klinicznych, hmm. gdzie obecnie przyjmuje jeden zastrzyk na miesiąc, hmm. na który jeździmy do Sosnowca. No, Laura jest zadowolona, bo jeszcze dwa tygodnie temu przyjmowała co tydzień dwa zastrzyki. O kurczę. No Także ręce były, po, no było, no było to pokłute, no. wiadomo, że to było dla niej dobre, bo jak gdyby, no, nie widać po niej teraz, że jest chora. Szybko efekt. Tak? Że... Yy, tak, szybko był efekt i jak gdyby cały czas yy, trzymał się ten efekt. Ale jak gdyby no, ta dawka już była taka no, za mała dla niej y, przy jej wadze i y, wzroście, trzeba byłoby co chwilę tą dawkę zwiększać po prostu. Mm -hmm. I teraz już jest na, y, no, in na innym leku, który przyjmuje raz w miesiącu y, pod kontrolą lekarza. Y, I wygląda jak wygląda. Nie no, wygląda jakby nigdy w życiu nie miała Jakby łuszczycy. nigdy nie chorowała, tak. <laughs> Ale historia jednak y, jest z Wami w ogóle. Skąd Ty, Madzia? Czerpałaś w ogóle siłę. żeby... No, no to chyba w ogóle taka baba Herod jest. Tak? Jak się patrzy, że to. Nie ma, jak postawią światła. Znaczy ogólnie to uważam, że dziurę. każda mama dla swojego dziecka to po prostu. Tak, ale myślę, wszystko. że ciężko się patrzy na dziecko, które faktycznie leży i no, jest pozawijane, nie można nic zrobić. Ona płacze, że ją to swędzi. A miałaś takie momenty, że nie wiem, obwiniałaś się, że. Nigdy Wy... się, znaczy. Nigdyś nie obwiniałam, że to jest moja wina, bo dokopaliśmy się do jednak do tego, że gdzieś tam u Laury taty w rodzinie no właśnie, jest. chciałam się zapytać, czy macie właśnie. historię tak. rodzinną, bo jednak to chyba u wszystkich wybija, że gdzieś tam komuś. Ale to tak okazało się wujek od Laury dostał w wieku 30. Najpierw Laura miała, po paru latach dostał wujek, który miał 30 lat, też od taty tam strony. Ale okazało się, że ciocia miała tam gdzieś, tak? Czy babcia miała? gdzieś? po jest. Jest, było i jak gdyby no, na początku, jak nie wiedzieliśmy o tym, że fakty, To miałam takie żal, mówię, kurczę, to przeze mnie, bo się rozwiodłam z jej tatem, y, żyjemy same, no, no zaprzepaściłam. Tak, stresu, tak, tak. tak, tak, nie miałam czasu dla niej, bo cały czas w pracy byłam, wszystko w biegu, ona cały czas podrzucana, a to ciocia, a to dziadkowie, a to... No, wszystko było takie na szybko i... Myślałam, że to przeze mnie faktycznie, że no przez to, że po prostu zawsze gdzieś, ona tam jest na boku, dopóki nie dowiedziałam się faktycznie, że gdzieś jest, te, jak tam, jak gdyby znamiono tego w, w rodzinie, i odpuściłam, jak gdyby, no bo ile mogłam się obwiniać cały czas? Dokładnie. Starałam się i tak naprawdę, żeby jej jak najwięcej pomóc, bo i byliśmy w Warszawie też na leczeniu, tak I jeszcze w międzyczasie gdzieś tutaj byliśmy, <laughs> także to nie jest tak, że my nie zwiedziliśmy, tak, szpitali tutaj. Ale zobaczcie też, to jest fajny wasz przykład że po prostu trzeba szukać. mieć taką determinację no. i szukać, tak no bo gdybyś ty się poddała na przykład, tak i nie szukała, nie jeździła tu Katowice, Kraków, Warszawa, no po prostu praktycznie po całej Polsce, i, i, uda, i udało się, tak, a wiele osób niestety zraża się gdzieś tam, nie szuka i znaczy, no. największym problemem moim zdaniem na tą chwilę w leczeniu uszczycy są koszty poniesienia zakupu leków, maści. Jeśli ktoś jeszcze ma tego wysypu bardzo dużo, no to teraz wiem na przykład, że te maści robione poszły mocno do góry. Bardzo. Tak, tak. właśnie gdzieś ktoś kiedyś pisał na jakimś forum, tak, że... Tak, na Facebooku, tak. tak że po prostu, że no. 800 zł za maść, tak, kiedy, tak, która tak, kosztowała tak. 20 zł. Tak. No to jak patrzę na to, że miałabym teraz zapłacić takie pieniądze, no. to myślę, że... Za maść, która by Ci starczyła na tydzień, powiedzmy. No wtedy, jak ona chorowała, uwierzcie, narobiłam sobie takich długów, bo nie było mnie stać na to, żeby ją leczyć, a potrzebowałam tą maść, tak? Jak mam jej powiedzieć, Laura, nie kupię Ci maści? Nie, tak, jak, jak mam jej to Która powiedzieć? Też może jej pomóc, tak? Przynieść chociażby ulgę w kampanii. Wolałam, wolałam, brałam jakieś tam, jak to się mówi, szybkie chwilóweczki, tak? Narobiłam z długów, ale chciałam jej pomóc, tak? Udało no. mi się to po paru latach spłacić, w końcu wyjść z tego, ale no to było to, że ja po prostu nie mogłam patrzeć na to, że ona jest chora, a mnie nie stać na tą maść. 20 zł, no ale to jest 20 zł na jedną rękę dla niej. No tak, plus a ona, jeszcze, wiesz, dojazd gdzieś, jak ty do jazdy jeździłaś, bardzo. nie, nie no, jeździłaś blisko. Nie, dojazdy, no mówię, dużo pomagali mi rodzice, którzy mnie wozili, teraz dużo mi pomagał mąż, który mnie, przy, który jak gdyby znalazł, jak gdyby nam też tutaj w Warszawie szpital, mhm. bo on stąd pochodzi i też oczywiście pani ordynator, wyślijcie mi zdjęcia, wysłaliśmy i też ją przyjęła na oddział i Laura leżała tu dwa tygodnie, a my byliśmy wtedy u dziadków pod Warszawą. Na feriach jakichś. No tak, ale to, Bo... już, to już Laura była starsza była tak? starsza, to ona już miała starsza chyba już zupełnie... 10 lat, wtedy 11. 11. 11. I ona tu no już miała wtedy jak gdyby dostęp do telefonu, także nie było tego problemu z nią tak, kontaktu. Tak, to już taka rozłąka nie była z mamą e, straszna. Tak, ale też odwiedzali mnie i, i jakieś ciocie, wujkowie. Mąż ma tutaj rodzeństwo i jak gdyby wszyscy zaangażowali się w to, żeby ją tu odwiedzać, tak? I to też takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Macie teraz świadomość chyba też tego właśnie jak bardzo wsparcie w ogóle. No bo leki lekami, ale to taka jakby psychiczna opieka. Też tak. jest niesamowicie ważna. Brakowało na przykład, moim zdaniem, brakowało takiego spodziewania Mama, daj powiedzieć. Daj dziecku. Przepraszam. Mów. Właśnie <grym> y, najgorzej wspominam ten szpital, w którym kompletnie mnie odcięto od jakiejkolwiek rodziny i musiałam tam leżeć. I właśnie mama mówi, że to było dwa, trzy tygodnie, a ja, ja to pamiętam jakby to były dwa miesiące. Jakbym ja hmm. tam nie wiadomo, jak długo że Nawet nie miałaś jakiejś właśnie, nie wiem, rozmowy też z jakimś psychologiem czy Ale coś zobaczcie, to, pomiędzy... to była sześcioletnia dziewczynka i co jej zostało z pobytu w szpitalu? Trauma. Samotność, trauma, trauma i samotność. A chodziłaś w ogóle gdzieś do psychologa, żeby sobie przepracować właśnie te różne rzeczy, hmm. czy nie korzystałyście nie. z? Nie nie, 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 nie korzystałyśmy, ale w ogóle. Wydaje mi się, że no teraz na tą chwilę myślę, że już by nie był jej potrzebny, ale wtedy, kiedy był ten największy okres, nawet dla mnie, taki psycholog, taka rozmowa, byłaby naprawdę takim dużym y, plusem. Ale nikt nigdy nie zaproponował mi, że może by pani poszła, porozmawiała sobie, nawet w szpitalu. Y, jak nie o... ma, prawda? Nie, nie ma, nie ma. Ona to jak... powinno być właśnie nawet takie... Taka właśnie jedna rozmowa, żeby uświadomić, jak Cokolwiek, też z taką jak sobie osobą radzić. Y, dokładnie. Wiem, że w Krakowie, jak leżała, to na pewno przyszła jakaś pani psycholog, ale bardziej tak sprawdzić, jak, jak ona się rozwija i jak gdyby na jakim etapie ona jest. Ale nie było takiego na przykład, żeby porozmawiać o tym, jak, jak, się, jak my się czujemy w tym, że ona jest chora, tak? Że nie mamy złotego leku na to, żeby jej pomóc wydostać się z tego już teraz, natychmiast i żeby ona przestała chorować, tak? Czyli tak jak mają na przykład posłuchajcie, pacjenci onkologiczni. Tak. Jakby, a tutaj jest ok, może łuszczyca nie jest chorobą śmiertelną. Przynajmniej, chociaż gdzieś przeczytałam ostatnio, że gdyby łuszczyca była chorobą śmiertelną, na pewno ktoś by na nią wynalazł lekarstwo. Ale nie, no zobaczcie, właśnie jakby mamy pacjenta, jesteśmy osobami choruj chorującymi wiele, wiele lat. I jakby odsyłają nas w sumie tylko do dermatologów. Nie, nie ma właśnie jakby takiej. Tym, że ten też może prowadzić do depresji? Tak, tak. No y, jest właśnie ten ciężki stan, nie ma się tak. wsparcia, nie ma pomocy. No tutaj ja sądzę, że psychologiem Laury to przede wszystkim mama. mama. Ale, no, ale, ale kto miał jej pomóc? Zostałyśmy same. Ja mówię, ona cały czas jak gdyby miała kontakt z tatem i z dziadkami i z wszystkimi, tak? Ale jak gdyby w tej chorobie zostałam ja z nią sama, tak? Ja się zajmowałam tym, żeby znaleźć lekarza, ja zajmowałam się tym, żeby znaleźć szpital, żeby porobić badania. No, musiałam, tak? Co miałam zrobić? Miałam ją zostawić w takim stanie, jak ona była to przecież, no, serce się krajało, jak widziałoby. Ja widziałam po prostu nawet, jak gdyby to, jak dziadkowie po prostu spotkały się, dwie babcie w przychodni, tak, i one po prostu razem siedziały i płakały nad tym, jak ich Laura cierpi w sama w, leżąc w szpitalu w Katowicach. Ja pamiętam, że zawsze moja mama, jak ja miałam taki nasilony stan, Mówiła, że Boże, dziecko bym po prostu wszystko zrobiła, żeby tą chorobę od ciebie wziąć na siebie, tak? ja mama I... też tak często mówiła, i to też było dla mnie takie wsparcie, że, że mama nie chce, żebym chorowała. No tak. i... no, że myślę, myślę, że, że tak radzi nie chce rodzić, żeby ich dziecko chorowało, a jak już się trafi taka choroba, e, no to myślę, że no, tutaj duże znaczenie ma to, czy jesteśmy w stanie sami znaleźć sobie. Tego lekarza, który nas poprowadzi. Znalezienie dobrego dermatologa, który ma e, jak gdyby styczność z tą łuszczycą i który ma wiedzę, jak leczyć na ten dzisiejszy czas, jakie są nowe leki, które są darmowe dla dzieci, tak. jakie leki można podać dzieciom, co planowo jest, ma być wciągnięte na listę leków darmowych, to jest naprawdę znalezienie, Ciężkie takiego lekarza. My mamy pana doktora, z którym po prostu mam, mam jego numer prywatny, więc w razie czego jak potrzebuję, to dzwonię. Jak potrzebuję konsultacji, to też jadę, tak? Wiem, że jest w szpitalu też dostępny, ale jak gdyby za każdym razem jak jadę z Lauro na zastrzyk, on i tak tam jest i zawsze się pyta nas, jak Laura się czujesz i zawsze mówi, Boże, pamiętam, jak miałaś 8 lat i do mnie pierwszy raz przyjechałaś, a teraz już masz 14, jesteś taką panną już tutaj. Także znalezienie tego lekarza i koszty, to naprawdę koszty. A co byś właśnie poradziła takim rodzicom, którzy są zagubieni? Tak, pierwsze to jest szukanie tego lekarza, tak, żeby się nie poddawać. Znaleź y tylko mówię, to jest duży problem, bo jeśli ma, dzie ma się dziecko, y ciężko jest znaleźć dermatologa, który się stricte zajmuje dziećmi i ma tą wiedzę. Ma tą wiedzę, faktycznie, że on wie, od czego zacząć, tak? Laura już jest na ostatnim tym etapie, bo ona już jest i po naświetleniach, po maściach, ona przy, wszystko, wszystko przeszło, przeszła, wszystko przeszła. Jest już na ostatnim tym takim leku, który może dostać i na tym koniec, jak gdyby już jest, tak? Albo będzie ten lek brać teraz, dopóki będzie brała i będzie na nią nie działać. Dopóki będzie skuteczny. Tak. E, albo, no będzie trzeba było poczekać, aż będzie jakiś nowy lek, albo osiągnie wiek taki, że będzie mogła przyjmować leki Te dla inne. dorosłych. Tak, Te dokładnie Ale, no. Ciężko jest radzić komuś jakąś złotą radę, bo myślę, że poszło to tak do przodu, te leczenie, że nie wiem, czy w dzisiejszych czasach, jakby, jakby Laura miała teraz 6 lat, czy na przykład chciałabym, żeby ją smarowali, czy żeby przyjmowała te ciężkie sterydy, takie, które ona brała, bo myślę, że. No ciężko karmić dziecko sterydami, gdzie wątroba niestety jej siadła po tym mm -hmm. mocno, bo robiliśmy praktycznie co tydzień badania krwi i inne badania, żeby sprawdzić, czy ona dobrze reaguje na ten lek, ale niestety Laura nie. Ona po prostu jej wszystko siadało i, i nie było z tego dobrych skutków, więc ciężko jest poradzić komuś, co, co jak gdyby miał jak gdyby zrobić, tak? Przede wszystkim nie poddawać się. Znaczy na ja pewno myślę, że warto, że warto na pewno e, po prostu też pokazać lekarzowi dermatologowi, że, że rodzic też ma wiedzę tak, na temat leczenia sprawdzenia. Mimo że dziecka. wziął to z Google wojka, z tak. Ale dokładnie jakiego ważne lekarza, trafisz, jest, ale powiedzieć, co mi pani z tym Google'em przychodzi. No tak, ale wiesz, ważne <laughs> jest po prostu, żeby się przygotować dobrze do rozmowy i nie dawać się e, zbywać. No zamieść ptak, no to, ale to, to po prostu Magda jest no, tym przykładem, że jak ją drzwiami, to na oknem, no bo ale to każda mama taka jest, mi się wydaje, słuchajcie. No bo każda mama będzie walczała o swoje dziecko. A co mamy innego? Mieliśmy no, zostawić? No, nie, no, no co, 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 by to da, co by nam to dało? O to by się tylko rozprzestrzeniało jeszcze bardziej, tak? tak? No, właśnie, bo czas i tak leci do przodu, tak, tak? i... Teraz, teraz na przykład, no, kiedy ona już jest powiedzmy prawie czysta, no bo wiadomo, ma to tam gdzieś trochę. Właśnie, masz jakieś zmiany? Czy... Mam takie na łokciach, na kolanach, na brzuchu. Takie na ma tak. Tak, ma Więc mam. Ale też dopiero od niedawna przyjmujesz ten nowy lek, prawda? Tak, dopiero brałam go raz. A, no to, A, no to, to, no jeszcze, to jeszcze wiesz, tak. to jeszcze chwila, moment i będziemy Ale trzymać kciuki. Znając, Może zaraz y będzie czysto. Pamiętając taki mocny stan to pewnie teraz dla was to jest tak... To jest luksusowo, jest luksowo. Luksowo. Zaczy, nawet jak ma tego trochę więcej, to już i tak jest mocno luksusowo, bo najgorszy jak gdyby, stan był przed szpitalem w Warszawie. I to wtedy była w takim naprawdę najgorszym takim stanie, gdzie po prostu te nogi to były od, od pięty po same, po same pośladki, gdzie ona była wysypana. To był najgorszy taki już wysyp. A dziewczyny na przykład czy w ogóle w całej drodze leczenia gdzieś na przykład stosowałyście nie wiem może określoną dietę czy robiłyście jakieś eliminacje czy czegoś nie jesz, czy, czy na przykład też pamiętam że przez długi okres czasu nie mogłam mieć dużo sera to czyli na nabiały na biało tak nie za bardzo e, jakieś owoców dalej muszę jeść bardzo dużo owoców żeby pozostać w dobrej kondycji i to też jest takie właśnie czasami wydawało się takie niesprawiedliwe dla mnie, że tutaj niektórzy mogą sobie, nie wiem, jeść fast foody, nie jeść w ogóle owoców, a ja muszę te owoce jeść. Ja muszę, nie mogę jeść tego sera, więc to było też dla mnie takie. Nie, Laura była takim typem, że zawsze właśnie lekarze dużo mówili, a bo trzeba wyeliminować gluten, a bo żeby pszenicy nie, bra nie jadła, a bo może tego nie, je, a może jest na to uczulona, a może tego to wyeliminujcie. Ale Laura była takim typem, który nie chciał stosować żadnej diety, nie? Więc ona nie chciała jak gdyby, a nie jemy pomidorów, bo psiankowe i na pewno przez to, tak? Na pewno, na pewno <noise> przez to w życiu. Laura uwielbia pomidory, mogłaby jeść tonami te pomidory i jakby... No nie ma znaczenia. Nie, 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 ma znaczenia i ona by nie dała sobie wyeliminować y, pomidorów? Ani pomidorów czy ziemniaków przede wszystkim też. To są też. A nie widzisz na przykład, że ci się bardziej czerwieni skóra po pomidorach albo ziemniakach? Nie, nigdy no. na to nie, nie zwracam uwagi. Tak. Ja, ja na no przykład, a... y, cze, jak coś zjem, co ewidentnie mi nie skórzy, y, skurzy, boże, skórzy, <noise> skurzy, no <noise> nie skurzy, służy, to od razu, jak mam jakieś takie zmiany widoczne, to one, słuchajcie, od razu się robią bardziej czerwone. I ja dzięki temu nauczyłam się obserwować. Nie, nigdy, nigdy nie zauważyłam, żeby ona coś... Ja, y pamiętam, y że zawsze mama mówiła, jedz na przykład te kiszonki, żeby... Teraz, <noise> tak. to ja nie. A ona, <noise> ja mówię, Laura, no wiesz, kapusta kiszona, ogórki kiszone, ty masz od babci, zjedz, bo to będziesz zdrowsza. Mamo, nie. nie. Ona po prostu była zawsze takim przeciwieństwem. Oczywiście się <noise> chciałam zapytać pod kątem też smarowania, czy buntowałaś się, że nie chciałaś, bo u mnie moja córeczka, no ona ma 3,5 roku i ma atopowe zapalenie skóry, i też ma takie dni, że tam bez problemu się ją posmaruje, a tak to ona w ogóle nie chce się smarować i jest wielka, wielka po prostu kłótnia. Myślę, że zależy jaki to był okres. Na początku jak miałam tą chorobę i dopiero zaczynałam rozumieć, to oczywiście miałam takie nie, bo to niesprawiedliwe, dlaczego ja i tego typu no tak. po prostu, że... Pamiętam też, że uszczelną nauczyła mnie akceptować w sumie igły, bo kiedyś nienawidziłam <laughs> żade, wszystkie, <laughs> wszystkie pobierania krwi, jakiej zastrzyki, to był dramat, ale musiałam brać te zastrzyki. No to teraz dla mnie takie pobieranie krwi, jak mi muszą trzy razy wkuć, to jest. No tak. Nic, ja sobie siedzę spokojnie, no i. Więc. E... A teraz się sama smarujesz chętnie, dbasz o to, żeby ta skóra była nawilżona? No, ja się no bo nie. Ja to tak średnio. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja w ogóle. Byłam, ja byłam takim typem, że tylko to, co musiałam, Aha. ale tak nic więcej. Nie. Żadne teraz, diety. teraz, znaczy wtedy, jak była chora i wtedy musiała się smarować, no to kupywaliśmy. Oczywiście wszystko to, tak, to co mu się, reklamowali. Aha, proszę kupić z tej firmy, bo to jest dobre dla łuszczyków, proszę kupić to. Wszystko kupowaliśmy po kolei. Nasza szafka z kosmetykami dla niej, pod jej kątem choroby, była po prostu pełna. Ale Laura po prostu tak, czemu mam się smarować taką, która śmierdzi? Ja chcę mieć ten fajny szampon do włosów, tak? No tak. Więc ona była tym, takim typem, który... no jak już tam się główka zagoiła, to już wzięłam ten taki, który nie mogłabym stosować, nie? A jeśli chodzi o smarowanie, no dużym problemem było to, że ona miała bardzo duże powierzchnie zakry zakryte tą łuszczycą. Więc jak gdyby najpierw maść, potem folia spożywcza, a i na końcu jeszcze bandaż. Bo po prostu to, żeby się wchłonęło, tak, no to przecież to, to były duże powierzchnie. Ciuchy po prostu miała osobną torbę na ubrania, które jak gdyby były już całe z maści. Do prania tego to graniczy studenta. Nie to najlepiej wyrzucać, ja też miałam taką. No, to mieliśmy taką. A najgorsza była po prostu walka z łuszczycą w głowie. Tu, tu, tu dramat był. Pamiętajmy, że jak ma się maść w głowie, to jak potem włosy wyglądają? No tak, no tak, jak tu usta Dokładnie, a jak to zmyć? Te, no właśnie. Tak. I jeszcze jak reagują na to rówieśnicy, to też jest. No, właśnie. Chyba cały pamiętam, pamiętam. pamiętam, że jak miałam bardzo y, uszczyce w głowie, to pamiętam, że często słyszałam coś takiego, czy masz łupiesz? No. I to też było dla, dla mnie, jako dla dziecka, to było takie krępujące powiedzieć. Tak, dokładnie. Że nie mam łubieżu, tylko mam choroby skóry. I potem jeszcze tłumaczenie, że nie, nie zarazisz się, później ktoś o tym zapomni, po dwóch dniach musisz mu to przypominać, że się nie zarazi. Więc to też było takie uciążliwe, że jednak musiałam. Nie ma tej wiedzy takiej. Tak. Nie, nie Zresztą mają nie podstawowej ma. wiedzy. A jeśli chodzi o to, że ona się sypała jeszcze. To był taki moment, że faktycznie miała tego tyle w głowie, że po prostu jak Laura szła w domu po schodach, które mamy czarne, to po prostu było widać, że Laura szła, tak? Bo po prostu było. No, cała droga była za nią rozsypana. Prześcieradło w, w, po nocy wyglądało tak, jakby ktoś tam po prostu mąkę wysypał. Tak, to się łuszczyło, a ona jeszcze ma bardzo duży taki nawyk, że ona to. Nie ręką mam odrapie, tylko taką... Ocierała się po prostu, tak? No bo jak ją no swędzi? nie można, nie się można się drapać, bo ona się nie chciała. Więc ona jeśli... się nie drapała, tylko ona się ocierała o coś, o kogoś nogą o nogę, żeby po prostu tam podrapać to, bo to ją swędziało, tak? No, historia po prostu wasza jest. Bardzo dużo z niej można wynieść. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze też uważnie tutaj słuchali i wiedzą, że jak to może wyglądać. I to jeszcze u dziecka, tak? Więc y, naprawdę łuszczyca jest taką chorobą, która atakuje w każdym wieku, bez względu na to, ile się ma lat. Ale chyba już będziemy się zbliżać powoli końcowi. Ania jest za, y, po prostu zamyślona po tym wszystkim. Nie, bo dla mnie to jest naprawdę jakby... Tu jest tak dużo wiele zestawień, wiele wątków. Jakby droga mamy, droga córki. I to jest... Y za, za mało mamy czasu, żeby móc zgłębić to, to wszystko to jak należy, ale jakby wydaje mi się, że to, co na pewno z dzisiaj wyniesiemy, przynajmniej ja, że poznam Magdę, kobietę, dla, która rzeczy niemożliwe załatwia od ręki. No, ja na cuda trzeba trochę poczekać, ale tak. mamy, słuchajcie, cud. No, bo jakby Laura jest dzisiaj czysta dzięki walce swojej mamy o to, żeby to jest po prostu ogarnąć chorobę. Taki dobry przykład. Mamy, która walczy o swoje dziecko. Chociaż ja nie lubię słowa wal, walczy, walka, ta walka ale, cały czas trwa. Ale ta walka pamiętajmy. cały czas trwa. Tak, i super, że się też tak wspieracie, bo po was to widać, że wy jesteście tak razem złączone. Ja nawet dzisiaj odebrałam tutaj dziewczyny wcześniej i wy cały czas szłyście za rękę. Obok siebie, więc to też jest fajne, że Ty, Laura, jesteś już nastolatką, a nie wstydzisz się swojej mamy. Więc y, naprawdę. Swojego największego wsparcia. Pamiętajcie, no. że my y, praktycznie 4 lata mieszkałyśmy razem we dwie tylko, więc ta nasza więź y, bardzo się zaciśnęła. Ale zobaczcie, też właśnie A osoba już... was też ja tak, tak połączyła bardzo. Ale potem, jak gdyby poznałam swojego męża, mamy kolejną dwójkę dzieci i jak gdyby maluchy są małe, bo mają 6 i 4 lata. Więc jak gdyby teraz już ta laura tak poszła troszeczkę na bok. Bo nie mamy już tak gdyby czasu tylko i wyłącznie dla siebie, więc nawet dzisiaj wizyta u was to jest po prostu odskocznia dla nas, bo uciekłyśmy z domu, tatuś został z maluchami, a my po prostu szalejemy dzisiaj. Bardzo się cieszymy. i Że wam... mogłyście taką możliwość tak, mieć przyjechać Tak, do I wam was. życzymy, żebyście po prostu spędziły ten czas dla siebie najlepiej, jak tylko potraficie. I dziękujemy, że się podzieliłyście swoją historią. Chyba, że jeszcze chcecie dziewczyny coś dodać. Ym... W sumie tylko podziękujemy e, Laury klasie, wychowawczyni o... i pani dyrektor, która jak gdyby e, potrafiła przekazać nauczycielom, e, uczącym Laurę, e, że no, jest w takim etapie i na takim etapie leczenia, że po prostu no, też nie ma jej w tej szkole, tak? I jak gdyby nie robią jej e, e, problemów, gdy na przykład faktycznie co miesiąc wyjeżdżamy na ten zastrzyk, a są sprawdziane. tak? Jest w ósmej klasie i tego jest naprawdę dużo. A mamy naprawdę bardzo duże wsparcie tutaj i Laura ma też wsparcie w kolegach i koleżankach z klasy. I to jest niesamowite, posłuchajcie. My chyba byśmy chciały wszystkim, którzy nas słuchają, rodzicom zwłaszcza, pożyczyć takich nauczycieli, kolegów dla dzieci. Posłuchajcie, no czego życzymy? No życzymy wsparcia i to chyba wszystkie jednym głosem jakby życzymy wszystkim dużo wsparcia, bo wsparcie w Łuszczycy jest najważniejsze. Tak. Dziękujemy, że nas słuchaliście i też zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Instagramie yy, oraz zostawiania komentarzy. Jeżeli macie też jakieś pytania, to pamiętajcie, że my z Anią jesteśmy, bo właśnie jesteśmy też tym <grym> wsparciem, które chcemy Wam dawać. Zapraszamy.